Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, zaczynam nowy projekt. Projekt sobie nazwę 4x12, także zobaczymy. Słuchajcie, co z tego wyjdzie. Zaraz wam wszystko wyjaśnię. A za mną jest pierwszy element tego całego, słuchajcie, projektu. Także mały obrócik. I tak, do projektu 4x12 będę potrzebował 4 baterie, litwa po 4. 12,8V, 100 Ah, żeby zbudować z tego, no, że tak powiem, baterię na 5 kWh, 51,2V. I dołączyć to do mojego magazynu, w którym już mamy baterię 51,2V, mamy baterię 25,6V i chcę tutaj dołożyć jeszcze 4 baterie 12,8V, żeby dalej było 51,2V i 100 Ah. Grunt, że jest wszędzie ta sama pojemność. A jeszcze tak powiem, jeszcze gorzej, bez balanserów pomiędzy tymi, słuchajcie, bateriami. Także za chwilę wrócimy do tematu, ale najpierw tutaj o tym sprzęcie coś trzeba opowiedzieć. I tak, tak jak mówiłem, słuchajcie, tutaj mamy baterię 12,8V, 100 Ah od Power Queen, przepraszam, żebym źle nie powiedział. Lifę po 4. I tak, bateryjka standardowo, jak każda bateria, przyjechała w pudełeczku. W pudełeczku mamy różne naklejki. Bardzo fajny design. Tak na szaro troszeczkę. Mamy ostrzeżenia, czego nie robić, albo jak robić, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Także bardzo dobrze, że są takie ulotki. Szkoda, że po polsku nie ma, tylko po angielsku, ale po niemiecku. Ale dzisiaj to każdy ma smartfona, translator i sobie to przetłumaczy. A to jest tak obrazkowo zrobione, że no, trzeba na siłę sobie krzywdę zrobić tak naprawdę. Jedna, druga. O, to było jeszcze folii. Tak, tutaj mamy instrukcję obsługi po niemiecku. To nie, instrukcja obsługi, słuchajcie, po angielsku. To będzie, słuchajcie, bardziej proste. I takie podstawowe rzeczy, jak tutaj mamy tak pojemność 100 Ah, wolty 12,8V, energia 1280 Wh, metoda ładowania. Powiem wam, muszę wyczaić, co to za metody ładowania, ale trzeba mieć ładowarkę do litu po prostu, albo do lithium po 4. Rekomendowane ładowanie 0,2C, czyli 20 A. Przeważnie wszystkie ładowarki są 20 A, ale do 12V też są 40 A. Ale lecimy dalej, słuchajcie. I tak, tutaj mamy Charge Start, maksymalne ładowanie, rozładowanie mamy 100 A, ale tu jest tak, maksymalne 5-sekundowe jest 280 A i powiem wam, no już to i Sławek na kanale pokazał, i ja, że te baterie ponad 100 A i to dłuższy czas potrafią cisnąć. Maksymalne obciążenie 1280 W, no to nam wychodzi właśnie z maksymalnego obciążenia 100 A. Jedno przez drugie się po prostu mnoży. I tutaj macie resztę informacji o temperaturach, impedancję wewnętrzną, także to, co praktycznie nikogo nie interesuje. I teraz, słuchajcie, lecimy dalej do właśnie mojego projektu. To jest do mojego projektu. Pierwszy temat, połączenie szeregowe tych baterii. Zobaczcie, tutaj połączenie szeregowe jest na 48V. Ja tu nie widzę żadnych balanserów i ogólnie producenci nie za bardzo, wszystkich tych książek już trochę u siebie mam, nigdzie nie ma żadnych balanserów. Zobaczcie, tu są układy, ale to są wszystko 24 układy, to idzie jeszcze zbalansować na przewody. A tu jest układ 48V tylko na 8 bateriach. I tutaj też jeszcze są, to dokładnie musiał przeten, ale to jest szeregowe i równolegle wszystko spięte i też, słuchajcie, nie ma na tym balansera, także no, bardzo dziwny jestem, pomiędzy bateriami balansera nie ma. Także no, bardzo mnie to, słuchajcie, ciekawi. I jeśli tutaj mój zestaw, bo ja tutaj mam, może inaczej, o. Jeśli te baterie, tutaj zobaczcie, tutaj mam 24 spięte szeregowo i później równolegle i tutaj nie ma balansera pomiędzy bateriami. Fizycznie wam pokażę, zobaczcie, nie ma balansera, baterie są wszystkie wpięte normalnie i nie ma balansera. Ja tylko się trzymam takich voltów, ustawienie na falowniku i to, co jest na baterii, bo jest przekłamanie między falownikiem a baterią, także na baterii się trzymam dół 50,6V, góra 54,4V.
I ja sobie to przeliczyłem, jakby mi to wychodziło, słuchajcie, na układzie 12 V. I zobaczcie. Góra to jest 13,6 V na baterię, a dół to jest 12,6 V na baterię. To są ustawienia moje. Czyli bateria, nawet tutaj można sobie podejrzeć, ale wszystkie przeważnie tak samo mają. Zobaczcie, dół baterii to nawet jest 9,5 V, chyba wtedy dopiero BMS ją odłącza. Ja ustawiłem sobie dół 10 V, a górę producent pokazuje 13,5 V, ale wszystkie ładowarki do 12 V są, słuchajcie, już wam pokazuję. O, zobaczcie, 14,6 V są ładowarki. Także przy tym woltażu, przy tych woltach dopiero obcina. No tu jest pokazane 13,5, ale 14,6. Jakby tutaj pogrzebał, to znajdzie te informacje o ładowaniu. Ale to już jest mniej ważne. Także zakres mamy od 14,6 do 10 V. I tak, od moich ustawień w dół mam 2,5 V na rozjazd pomiędzy ogniwami. Póki się jakieś tam, któreś by się nie wykrzyczyło, że tak powiem. Do góry mam troszeczkę, słuchajcie, mniej, bo mam tylko 1 V, tak? Bo tu mam 14,6, ale tu mam 13,6. Ale znając życie, bardziej to będzie chyba w dół leciało jak w górę. Tak, słuchajcie, tak przypuszczam, ale jak będzie, to się okaże. Zobaczymy, po jakim czasie uda mi się uzbierać 4 baterie, żeby wam pokazać po prostu, jak to dalej działa. I jeszcze jeden temat, u mnie to będzie też, słuchajcie, bardzo proste, bo ten układ nie jest obciążony, bo tutaj mamy już 20 kWh, bo tu mamy 5, 5, 5 i 5, także to kolejne 5 dojdzie, będzie 25 kWh, ono będzie na końcu łańcucha, tak jak widzicie, o, tutaj sobie leci przewodzik i te baterie myślę tutaj wstawić na górę, o, w jednym rzędzie, żeby mieć dobry do nich dostęp, żeby po prostu to obserwować, czy się rozjeżdża, czy nie, kiedy to rozpiąć, także to trzeba pilnować, to żeby nie było. I no mówię, tutaj ładowanie to będą, żeby falownik mi nawet te 130 amper dawał, no to się tak wszystko, po wszystkich bateriach porozbija, nawet 100 amper policzmy, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, na pięć części to mamy po 20 amper, czyli nawet deklarowane przez producenta ładowanie po 20 amper max, ale 100 amper, żeby tutaj cisnąć, no to musi być dobre słońce, a ja mam na razie tutaj pod falownik podpięte tylko 2,4 kW, także do 100 amper jeszcze troszkę mu tam brakuje. Ale zobaczymy, także słuchajcie, jest bateria pierwsza od Power Queen LiFePO 4 12 8 V. W opisie filmu wszystkie informacje dostaniecie odnośnie tej baterii. I słuchajcie, także to dzisiaj na tyle, a ja się biorę za test tej baterii. Zobaczymy, ile z niej energii wyciągnę, bo trzeba uzupełnić statystyki. Także zaraz tutaj dopiszemy Power Queen 12 8 V 100 Ah i dołączamy ją do tablicy testów. Także testów będzie coraz więcej, informacji będzie coraz więcej, co jest dobre dla mnie, no jest dobre dla was, bo może nie będziecie musieli na własnej skórze tego wszystkiego kombinować, tylko ja sobie mogę tutaj pokombinować, a wy stwierdzicie, będzie, nie będzie. Także co kto lubi, dla każdego, ile się tylko da. Ja was wszystkich pozdrawiam serdecznie. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Trzymajcie się ciepło. Cześć.